Witam pani minister, gościem Polskiego Radia 24 jest pani Alina Nowak, wiceminister pracy i polityki socjalnej, polityki społecznej, przepraszam. Dzień dobry panie redaktorze, rodziny, pracy i polityki społecznej. Tak, tak, to zmienia się co jakiś czas i zawsze mi jeden człon wypada ministerstwa, a chciałem zapytać o to, od strony pracy zaczniemy. Czy do pani minister docierają, a zapewne docierają także te głosy ze strony związkowców i pracowników, którzy są zaniepokojeni trochę tym, że tarcza 4.0 poszła za daleko, że za dużo uprawnień dostali pracodawcy, a pracowników no, trochę się ubezwłasnowolniło, że mogą być oni, no nawet niektórzy twierdzą, ofiarami tej tarczy, że aż na rok będzie można im obniżać pensje o 20%, że nawet firmy, które mają niewielki spadek obrotów, będą mogły wykorzystać i skorzystać z przepisów tej tarczy, że to pracodawcy będą wyznaczali to, w jaki sposób będą odbywały się urlopy tych osób. Czy te głosy docierają i co ministerstwo na to, czy zamierzacie państwo jakoś temu przeciwdziałać, czy jakoś zareagować? Panie redaktorze, ja powiem tak, że od samego początku celem tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej była pomoc w zakresie ochrony miejsc pracy. To dla nas wszystkich było najważniejsze, aby chronić każde miejsce pracy. Są wszystkie te instrumenty, tak jak powiedziałam, koncentrują się na tym. Myślę, że poprzez wsparcie dla pracodawców chronimy każde miejsce pracy i to też powoduje, że ta sytuacja na rynku pracy jest pod kontrolą. Jeżeli obserwujemy przyrosty, napływy do bezrobocia, to w maju ubiegłego roku napływ do bezrobocia był na poziomie 110 tysięcy osób bezrobotnych, a w maju tego roku 104 tysiące osób bezrobotnych. To oznacza, że tarcza antykryzysowa działa. Te rozwiązania, które są zaproponowane teraz w pierwszej kolejności, miało wyhamować właśnie przyrost do bezrobocia, tak jak to wygląda w niektórych krajach europejskich, gdzie ten napływ jest zdecydowanie większy. U nas nam się na dzień dzisiejszy udało opanować sytuację tego wzrostu bezrobocia. Te rozwiązania, o których również pan prezydent mówi, o dodatku solidarnościowym w pierwszej kolejności mają chronić właśnie te osoby, które tracą zatrudnienie, będące zatrudnione w ramach umowy o pracę. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby z jednej strony chronić miejsca pracy, a z drugiej strony zabezpieczyć te osoby na wypadek utraty pracy. I właśnie to rozwiązanie zaproponowane przez pana prezydenta ma chronić te osoby, które utraciły zatrudnienie w wyniku tej trudnej sytuacji, a były zatrudnione w ramach umowy o pracę. Myślę, że pracownicy muszą też zrozumieć sytuację, jaka jest u danego pracodawcy, bo jeżeli ten pracodawca nie ma środków na funkcjonowanie, to trudno mu ochronić te miejsca pracy, a otrzymując środki dodatkowe na wsparcie i ochronę miejsc pracy, jest w stanie te wszystkie miejsca ochronić. Zresztą jeżdżąc po całym kraju i rozmawiając z przedsiębiorcami, słyszymy, że ta ochrona działa. Pracodawcy nie tylko chronią te istniejące miejsca pracy, ale również są skłonni w wyniku odmrażania gospodarki zatrudniać nowych pracowników. Właśnie, tu chciałem zapytać pani minister o te perspektywy, bo do państwa docierają dane także o stanie gospodarki, nie tylko o tym, jak działa tarcza, ale o tym także, jak gospodarka reaguje na stan epidemii wychodzenia z niej. I chciałem zapytać, czy w dłuższej perspektywie można mówić o takim optymizmie, który widzę w niektórych komentarzach, także ekonomistów, którzy mówią, że nie tylko polska gospodarka, ale odnoszą się głównie do polskiej gospodarki, że ona wyjdzie z tego kryzysu znacznie lepiej niż się wydawało jeszcze jakiś czas temu, bo te obawy były dużo większe i może nie tyle, że ten kryzys nas nie dotknie, ale dotknie nas w mniejszym stopniu niż się obawialiśmy. Panie redaktorze, my cały czas analizujemy i jesteśmy czujni. Obserwujemy to, co się dzieje w wielu branżach. Natomiast patrząc nawet na ten ostatni weekend, widzimy, że Polacy się nie boją, że Polacy wyjeżdżają, korzystają z różnych usług. Mam nadzieję, że te rozwiązania, które są zawarte w
tarczy antykryzysowej przyniosą oczekiwane rezultaty w postaci tego, że Polacy będą mogli czuć się względnie bezpiecznie, a tych miejsc, które zostaną zlikwidowane w wyniku tej trudnej sytuacji, będzie jak najmniej i po tym trudnym okresie wszyscy będziemy mogli wrócić do pracy, do stałego zatrudnienia. Mam nadzieję, że polska gospodarka wróci do normalności, do stanu sprzed kryzysu i tych osób, które utracą zatrudnienie, będzie jak najmniej. Zresztą myślę, że też te programy społeczne, które są realizowane od 2015 roku, pomagają przetrwać nam w tym trudnym czasie. Sam program 500+ to od 2005 roku to ponad 100 miliardów złotych. Myślę, że te środki wracają do budżetu. Jesteśmy takim rozwiązaniem przetrwać wspólnie ten czas i wrócić do takiej normalności przed tego trudnego czasu, przed kryzysem. Do 500+ za chwilkę jeszcze wrócimy. Chciałem pani minister zapytać jeszcze o tarczę. Pamiętamy, że z wielu miejsc w Polsce docierały informacje, że samorządy nie radzą sobie. Niektórzy oskarżali część samorządów, że nie chcą sobie radzić z rozdysponowywaniem tej pomocy. Jak to wygląda obecnie? Jak wygląda ta sytuacja? Panie redaktorze, są takie samorządy, które z realizacją tych programów poradziły sobie doskonale, w zasadzie zrealizowały te wskaźniki na poziomie 100%. Natomiast są takie samorządy, i tutaj odniosę się po raz kolejny do Warszawy, która oczywiście poprawiła swoje wyniki, ale od samego początku źle się przygotowała, nie odpowiedziała na czas na wszystkie oczekiwania przedsiębiorców. Są samorządy takie, na Śląsku to jest Bielsko, gdzie też ta pomoc trafiła z dużym opóźnieniem. My cieszymy się, że to wsparcie dociera. Natomiast wydawało nam się, że jeżeli wszyscy mamy jeden cel w tym trudnym czasie, chronić miejsca pracy, to ta pomoc dla przedsiębiorców zostanie przekazana natychmiast, w zasadzie z dnia na dzień. Nie wszyscy podchodzą do tego w tak rzetelny sposób, żeby wesprzeć każde miejsce pracy, żeby uniknąć tej trudnej sytuacji, o której rozmawialiśmy. Rząd ze swojej strony przygotował się do tego zadania, przygotował środki finansowe nie tylko na wypłaty dla przedsiębiorców, ale również na obsługę tego zadania. Przygotowane są systemy informatyczne. Natomiast każdy gospodarz miasta realizuje to w taki sposób, w jaki zasługują na to jego przedsiębiorcy. Jeżeli są różnego rodzaju spowolnienia, to myślę, każdy gospodarz danego miasta powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest w stanie spojrzeć tym przedsiębiorcom w oczy w momencie, kiedy nie udało się tego wsparcia dostarczyć na czas. Pani minister, też pytanie od strony pracowników tym razem, ale także pewnie to część pracodawców zainteresuje. Mówi się o tym, że z jednej strony są wzmożone kontrole inspekcji pracy w związku z tarczą, a z drugiej strony pracodawcy i związkowcy uważają, że tarcza 4.0, także wcześniejsze, ograniczają te kontrole i może dochodzić tu do wykorzystywania tej sytuacji, jeżeli chodzi o, jakby to ująć, uelastycznianie rynku pracy, tak? Czyli że będzie można sobie wobec pracowników na więcej pozwolić, jeżeli chodzi o punkt widzenia pracodawcy. Chciałem panią zapytać, jak wygląda to z pani punktu widzenia? Panie redaktorze, to ja się odniosę do tego momentu, do 2015 roku, kiedy od 2015 roku udało nam się faktycznie zwiększyć wskaźniki zatrudnienia ludzi w ramach umowy o pracę. I to było naszym celem, żeby coraz więcej osób czuło się bezpiecznie w pracy, było zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Udało nam się również podnieść minimalne wynagrodzenie, co również wpływa na tę dzisiejszą sytuację. Osoby zarabiają coraz więcej i to poczucie bezpieczeństwa jest zdecydowanie większe. Nie docierają do nas lawinowo informacje, że ta strona pracownicza jest tutaj pokrzywdzona, jest w
gorszej sytuacji. Wręcz bym powiedziała, w wielu miejscach spotykamy się z takimi sytuacjami, że to pracownicy wspólnie z pracodawcą rozmawiają, mówią, na jakie ustępstwa można by było ewentualnie pójść, żeby ochronić te miejsca pracy, żeby pracownicy nie stracili pracy, rozumiejąc też tą trudną sytuację, która często nie jest uzależniona od pracodawcy. Czyli tutaj tak ważna jest rozmowa, tak ważny jest dialog ze związkami zawodowymi, które również w tej trudnej sytuacji, panie redaktorze, mają bardzo ważną rolę do odegrania. Ja nie mówię, żeby zawsze podporządkować się temu pracodawcy, natomiast wypracować takie rozwiązania, które zapobiegną tym zwolnieniom i pozostawią ludzi bez zatrudnienia. Pracodawcy też pamiętają, jeszcze niedawno, 4-5 miesięcy temu był taki czas, gdzie tak bardzo trudno było znaleźć pracownika do pracy. Dlatego te skłonności pracodawców do rozwiązywania umowy o pracę są naprawdę nie takie szybkie. Pracodawcy się zastanawiają, analizują swoje możliwości. Myślę, że to jest ostatecznością, że podejmują decyzję związaną ze zwolnieniem pracownika. Myślę, że tutaj ten dialog, ta rozmowa, której celem jest ochrona miejsc pracy, pozwoli nam na to, żebyśmy wrócili do gospodarki, która była jeszcze 5 miesięcy temu, kiedy naprawdę problem ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanego pracownika był bardzo, bardzo duży. Na koniec chciałem zapytać pani minister o 500+ i o pewne obawy. Wiadomo, że ludzie często wyrażają obawy o to, że świadczenie być może będzie wycofane, być może będzie likwidowane, jeżeli doszłoby kiedyś tam w przyszłości do zmiany władzy, ale bardzo znacznie utrudniłoby wycofanie się z tego coś takiego jak waloryzacja 500+. Czy w ministerstwie rozważacie podejście do tematu waloryzacji 500+, żeby była tak waloryzowana choćby o stopę inflacji rokrocznie? Panie redaktorze, dzisiaj się koncentrujemy na tych świadczeniach, które są zagwarantowane, które są również dzisiaj już zagwarantowane w karcie rodziny. Ta polityka społeczna od 2015 roku zmieniła się bardzo. Zainwestowaliśmy w rodzinę, bo rodzina jest dla nas najważniejsza. Programy 500+, programy 300+, Mama Plus, to są programy, które są dla nas kluczowe i myślę, że jako pierwszy rząd zainwestowaliśmy takie środki w rodziny i widzimy, że to się po prostu opłaca. Obniżenie wieku emerytalnego też było dla nas bardzo ważne i to była pierwsza decyzja pana prezydenta, jaką podjął po wygranych wyborach. Dzisiaj Polacy... Pani minister, musimy kończyć powoli. Pytanie o tą waloryzację. Czy to jest rozważane albo rozważane będzie w przyszłości? Dosłownie jednym słowem. Panie redaktorze, myślę, że wszystko wymaga analizy i na pewno nad każdym tematem będziemy się pochylali. Dziękuję uprzejmie pani minister. Gościem Polskiego Radia 24 była pani podsekretarz stanu Alina Nowak z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.